Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj to będzie inny poradnik, bo to nie będzie poradnik. To będzie film o Etnie. O sytuacji, która nam się przydarzyła. I wam o niej opowiem, więc zapraszam was do oglądania. Jesteśmy dzień przed wyjazdem do kliniki na Służewiec. 9 sierpnia Etnusia wyjeżdża do kliniki. W czerwcu się coś zmieniło w Etny zachowaniu. Zaczęła bardzo reagować na klacze, zaczęła się podniecać na widok klaczy, mocno rżała i przejęła zachowanie ogiera. Tak? Klacze tak samo reagowały, to było najlepsze, na Etnę jak na ogiera. Podstawiały się, denerwowały się, walczyły o tak naprawdę aprobatę Etny. A Etna zachowywała się jak ogier. Rżała, kwiczała, denerwowała się, gotowała. Doszło do takiego momentu, słuchajcie, że ja ją po prostu zaczęłam puszczać z wałachami, bo my, nie wiem czy wiecie, ale stosujemy rozdzielenie klaczy i wałachów. Klacze chodzą oddzielnie na łąkach i wałaszki tak samo. I rozdzieliłam konie tak, że Etna poszła po prostu do stada wałachów, no i okazało się, że pojawił się spokój. Ale oczywiście wezwaliśmy weterynarza i mówię do doktora, doktor, chyba będzie trzeba zastosować kurację hormonalną, ponieważ Etna niestety wydaje mi się, że ma problem z hormonami. No i doktor oczywiście przyjechał i okazało się, bo doktor powiedział, że najpierw muszę ją zbadać, zrobić USG i zobaczymy, czy wszystko jest w porządku i dopiero przejdziemy do ustalania, co dalej. No i oczywiście jak doktor zaczął robić USG, włożył rączkę i zaczął robić USG jajników, jajowodów, okazało się, że ma ogromnego guza na jajniku. Doktor określił to wtedy jako niemalże główkę dziecięcą. No i niestety jak skończył badanie, powiedział, że absolutnie nic z tym się nie da zrobić oprócz operacji, że on tego nie jest w stanie rozbić lekami, nie jest w stanie tego zniwelować. Natychmiast musi jechać do kliniki, żeby usunąć tego guza. No i oczywiście nie wahaliśmy się. Pan Jakub zadzwonił na Służewiec, zadzwonił na inne kliniki, żeby zaznajomić się z problemem, jakie są opcje, co możemy dalej zrobić. No i oczywiście okazało się, że w klinice na Służewcu mamy miejsce i możemy Etnę przywieźć na ten zabieg. Były takie obawy, że nie daj Boże, będą musieli ją na dole ciąć, tak, czyli zrobić takie cięcie brzuszne, no wtedy to by generowało dużo problemów. Nasz doktor, który prowadził, czyli Mateusz Nowakowski, mówił, że raczej to będzie boczne cięcie i nie będzie to tak inwazyjne. No i dzięki Bogu okazało się właśnie tak, że te cięcie zrobili boczne, operacja udała się, doktor powiedział, że było naprawdę... poszło ok, usunęli całego guza, zaszyli ją, ale i oczywiście będzie musiała zostać na obserwacji. Niestety w trakcie pobytu jej okazało się, że zaczęła gorączkować, miała 3 razy stan gorączkowy, musiała być wciągnięta na antybiotyki, leczona, ale oczywiście fachowcy na Służewcu poradzili sobie z tym, doprowadzili Etnę do porządku. Etnusia jest tam, była ponad 2 tygodnie i oczywiście w tym czasie nie omieszkałam do mojej księżniczki jechać, bo uwielbiam tego konia. Ci, co znają moją taką dłuższą historię z tym koniem, to wiedzą doskonale, że jest mi bardzo bliska sercu. Zapakowałam się z Hanią, z Polą i Julką w samochód i wyruszyliśmy na ponad 4-godzinną podróż na Służewiec, który wspominam bardzo dobrze. Etna na nas zareagowała, niesamowicie ucieszyła się, potem się nawet troszeczkę denerwowała i tego się obawiałam, bo denerwowała się jak się oddalaliśmy, ale czuła się bardzo dobrze, była świetnie zaopiekowana i tu muszę przyznać, że służewieccy lekarze, osoby, które opiekują się tymi końmi, robią to naprawdę świetnie, bardzo czysto, ściółka, wszystko, jedzonko było naprawdę... No byłam bardzo miło zaskoczona i tym bardziej się cieszyłam, że trafiła na Służewiec i że tam się ci weterynarze zaopiekowali Etną. Dojechaliśmy. Z tyłu jest koncert. Załapiemy się jeszcze na koncert. A tutaj... jesteśmy.
Rysia dobrze się czuje. Nie ukrywam, że bardzo mi jej brakowało w stajni i ten moment, ten czas, w którym ona była właśnie w klinice, był dla nas wszystkich taki nerwowy dosyć, bo no nie wiadomo jak będzie po operacji, wszystko się może wydarzyć. Codziennie mieliśmy informacje od doktorów, od pani Ali, która się zajmowała właśnie Etną. Codziennie mieliśmy informacje jak ona się czuje i w momencie kiedy pojawiła się gorączka byłam dosyć mocno zestresowana. Ale dzięki Bogu poradzili sobie z tym świetnie. I Etna we wtorek na ostatnim turnusie dojechała do domu. Jak ją witają. No Etna wróciła. Dzień dobry, witamy w domu. Tak. Wszyscy patrz. Agnieszka. No i gdzie ty jesteś? Dzień dobry. Wróciłaś? Kto to? Jestem tam. Nie jest tego. Na styku. To masz meczko. Ja nie wiem. Moi drodzy, to na tyle. To był taki vlogoporadnik, nie wiem jak to nazwać, ale chciałam się z tym z Wami podzielić, ponieważ chcę Wam pokazywać naszą stadninę tak naprawdę z każdej strony. Chcę Wam pokazywać to, że jest rekreacja, jest mały sport, jest miłość do koni i jest dbanie o te konie i bardzo się o to staram, bardzo jest mi to bliskie sercu, żeby nasze konie czuły się bardzo dobrze i były zaopiekowane w odpowiedni sposób. Dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Piszcie, pytajcie, będę odpowiadać w komentarzach. Ja tymczasem się żegnam. Pozdrawiam.